To będzie najlepszy film. Spotkanie w Berlinie po latach. Ja pierdzielę, Daniel do mnie przyjechał. Mam ciasto, kruchy na pyrach, będziemy spieprzać zaraz. Jak prawdziwi Ślązacy. O Jany, muszę wypakować się. To, to jest moje miasto, panie. Teraz. Jet normalnie jak polski. Nie, w Polsce już nie ma jeta, nie? Nie wiem. Ciasto biorę, nie? Ale tu macie tanie paliwo. Mam sekwencje 5-minutowe chyba ustawione. Czekaj, ciasto wezmę. 5-sekundówki, tak jak kiedyś było. No. 20 lat temu. polskie ciasto. Zamykam BMW. Musiałem baterię wymienić. Ciasto jest. Słuchajcie, tutaj czasami trzeba czekać 10 minut, żeby przejść na drugą stronę. Albo żeby wyciąć z samochodu. Daniel świadkiem, nie? Powiedz, widziałeś to, nie? A gdzie zaparkowałeś brykę? Tam. Tam. Tam, tam. Tam, dobra. Wodę to trzeba tutaj brać z Polski, bo jest najlepsza, bo tu woda jest niedobra. Jedynie w Lidlu jest dobra. Tylko nie mają takiej jak u nas, mają inną, nie? A skąd wiesz? No bo ktoś mi dał tutaj się napić. Dobra, idziemy. Popatrzcie, to jest taka podrzędna ulica, nie? W Berlinie. Tutaj mamy wolne miejsce, to idziemy. Tu będziemy czekać. Takie spotkanie, że tutaj w Polsce się nie możemy spotkać, a kurwa. A w Berlinie się widzimy, ja pierdzielę, nie? Token, token, tu cię nikt nie przepuści, nie? Żebyś tak nie myślał, nie? Bo tu nie ma pasu. No i tak, 20 minut później ciasto się wymrozi, dojdzie do siebie. O, motocyklami tu jeżdżą. Dzisiaj 8 stopni jest tutaj. Nie, no nie wierzę, nie? Jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. No. Ja musimy ten moment wykorzystać. To co, rzucamy się? No jak? Szybko. Teraz. Wow. Szybko. A ten tej... Czemu nie biegłeś? Czemu nie biegłeś? Nie było takiej potrzeby. Ale się cieszę, nie masz pojęcia. Kurde. No tak skończyłeś się. Że ten, że przyjechałeś. No, 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 no. A będziesz nocował? Nie będziesz nocował. Uparłeś się. O, ja nie. Ciemno, nie? Kurde, po 17. No ciemno. Kurde, jak w dupie. Ale słuchajcie, tu ozdoby choinkowe mają od zeszłego roku, patrz tam. Ale tam wewnątrz... Od kilku lat. Od kilku lat, no. Idziemy, idziemy. O, chodnik jak i w Polsce. Daniel z podziwu nie może wyjść. Przepięknie, kurwa, u ciebie w Niemczech. Pięknie jest u mnie w Niemczech, nie? O, no zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma miejsc parkingowych, nie? Tu, tu, tędy, tędy. No tu oczywiście nie, muszą być remonty, nie? I tak już półtora miesiąca. Ty no, i tak nie wolno parkować w Niemczech, patrz. Widzisz? Nie do kierunku jazdy. To już amba. O, pewno z Ukrainy gość przyjechał, albo z Bułgarii. No, uczą. No, uczą. Generalnie to już za takie coś jest mandat, nie? 55 euro. No, lub konfiskata, powiem z dupa. Coś ci pałeś w robocie dzisiaj? No, ciasto jadłem. Z haszem. Z haszem, no. A skąd wiesz, że takie mam? No zaraz spróbujesz, zobaczysz. No i teraz, kurde, no... Jest ciemno. Jest ciemno.
Zobacz, ozdoby choinkowe, nie? Patrz, masz na balkonie. To od zeszłego roku są, nie? One nie są w ogóle ściągane, nie? Cały rok się świecą, nie? Tam to samo. Nie wiem, kamera tego nie pokaże, nie? Jak ci się podoba ten mój dom? Dobra, na razie wyłączę, bo jest ciemno, nic nie widać. Dalej nagram później. Ale Daniel jest, cały czas jest, on jest jednak, nie? No to już jesteśmy w domu. Daniel sobie zażyczył herbatę, tak jak ja. Mamy tutaj polskie kluchy na pyrach, będziemy jedli. Kluchy na pyrach. Trochę bajzel tutaj mam, ale po prostu... No to kulinarny film będzie. Daniel już zadowolony. Jak ci się podoba mój cima? Nie no, pierwsza klasa. No chodź. Chodź, to te pierwsze wrażenia. Nie nagrałem tego, wejdź jeszcze raz. Nie nagrywaj. Wejdź jeszcze raz, zobacz. Pierwszy zobaczycie Daniela. Ło Boże. Pełna przyroda. Majne cima. Kurde, tam no. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest jak należy. Co się śmiejesz? Jak na niemieckie takiego... standardy przystało. A ja. Telewizor, wszystko jest. Internet, co hula. Dobra, trzeba tutaj wrzucić coś na rusz. Ale wiesz co, Daniel? W super kubku ci zrobię tą herbatę. No i mamy kluski na pyrach. Kluchy na pyrach. Polskie, nie niemieckie. Daniel chciał na kebaba mnie ciągnąć, a ja mówię, daj sobie spokój tu z tym niemieckim. Ty byś mi pomógł, nie? Weź Gesslerowo wyciągnij. Tu masz ja widelec. Ja nagram, jak już taki jest medialny. I wszyscy wią. Jak wszyscy wiedzą, że się gotuje. Lokowanie produktu. Daniel, ile ci za to płacą? Czekaj. To jest lokowanie produktu. Patrz, Gimoto tutaj jest. A ty masz wszystko z Gimoto, kurwa. A co ty masz za łepek tu? Kluczek mam z Gimoto. Karl Lagerfeld? Nie. Ty, to jednak jesteś prawdziwy Niemiec. Czekaj, cukru, ile cukrujesz? Odrobinę. Co? Odrobinę. No to sobie jakbyś ten słodną. Czekaj, dam ci łyżeczkę. Proszę, 300. Tu się uważaj, w łepek nie uderz. Po polsku widzę. Posłodziłeś? Ja ci pokażę, jak ja słodzę. Przesypać? No daj. Bo to jest za mało. Ale nie cały. Czekaj. Dings. O kurda, to coś dla siebie zrobił. Kurwa. Ja pierdzielę. Dla siebie to zrobiłeś. Zalewaj. Myślisz, że kabel ta ci starszy? Widzisz, nawet zrobienia herbaty nie dalej do cukru. Tu ci no, zalać? I torebkę tam wsadzić? O Jezu, no mówię... Dobrze. Mam to kurwa nowy serię ten. Nową serię sąsiadów można. Ty, ale... Daniel, słuchajcie, Daniel ma pomysł, nie? Poczekajcie, ja muszę dołożyć tu polskiego smalcu. Z Lidla, nie? To nie wiem, czy polski, ale... O, ja nie. Mówię wam. I tak to widzicie, jest jak ten, jak my z roboty przychodzimy w Niemczech. Takie jaja zawsze mamy. To po prostu jest zawsze wesoło, nie? Tylko, że Daniel jest w Monachium, nie? Gdzie ty jesteś? We Frankfurcie. We Frankfurcie, ale tym zachodnim, nie? Nad Menem. A ja jestem w Berlinie, no i właśnie Daniel przyjechał ocenić, jak tu się żyje w Berlinie, tak naprawdę. Czy miejsca parkingowe są? Czy nie? Jakie standardy tutaj panują? No, jedno mu się nie spodobało, że... No nie można przez te przejście dla pieszych przejść, nie? Kuźno.
Szczerze, kilka gwiazdek Michelinu dostaniesz, kurwa, za to. Za te swoje kulinarne występy. No tu mam przetwory, robię kompot. No kompot jedzą, zobacz, wiśniowy. No tak. Ciasto. Tych wiśni. Kurwa, poczekaj, ci ciasta nałożę. Może być na głębokim talerzu? Zjedz najpierw obiad. To już, że ciasta nie chcesz? Chcesz się pomieszać? Siadaj tu, Daniel. Siadaj. Ciasto mamy tutaj śliwkowe. Tak jak Daniel mówi tutaj, no ciasteczka, nie? Dobra. Bardzo dobre. A ty piekłeś to ciasto? Iza. Czy piekarnik? Nie. A piekarnik. Siada, niech ci nie wisi. Trochę posiedziałem dzisiaj, wiesz? Gdzie? W samochodzie. Aha, w samochodzie. I w pracy. I w pracy. Tak w Niemczech jest, nie? A powiedz, idzie się narobić w Niemczech, czy nie? Tak, tak. Idzie się narobić. Wiesz, jak to ciężko udawać, że się pracuje? Dużo mówisz, wiesz? Pilnujesz tych kluchów, czy nie? Nie. Jestem statystą. To się trzymaj tylko temu. No, nie wiem, to słuchaj, trzeba tak podgrzać, żeby trochę tak, wiesz, przysmażyć, nie? Dobra, już odpuszczę teraz. Czujesz zapach kluchów? Nie. Nie czujesz. To na jedynkę machnę. Nie, no jest naprawdę fajnie. Fajnie. To są jaja. To już przypalił, kurwa. No mówiłem, że to trzeba przypalić trochę. Jak? Zjarane. Ty chyba zjarałeś. Ty już go nie domyjesz, kurwa. Jak nie domyjesz? Wiesz, to jest dobra polska patelnia. Za chuja, nie? A udowodnię ci, że domyję. Także słuchajcie, ja jestem mega zadowolony, że Daniel przyjechał mnie odwiedzić. Będziemy teraz mieli wspólne żarcie. Będziemy cuzamen jeli. Cuzamen do kupy. Cuzamen do kupy. Jest naprawdę, powiem wam, rewela, nie? Nie wiem, czy live'a chcesz robić, ten film to jest zawodowy. Ale mamy plan, słuchajcie, mamy plan. Daniel taki wczoraj podsunął, z kładem. Będziemy jeździć kładem, raptorem. Tu, po kuchni. Nie, w Polsce. Słuchaj, jest temat. Dzisiaj zadzwonił do mnie klient. No. No, 1 grudnia przyjeżdża kupić kłada. O, no to dobrze. No, także mamy jeszcze szansę do końca miesiąca pojeździć. No, koniecznie. Bo ty chciałeś co, Leona tam wsadzić, nie? Tak. Ile Leon ma teraz lat? 6. No. No to Kuba jak miał 5, to już śmigał na raptorze. O. No. Czyli co? A nie będzie się bał nadusić na manetach? Nie wiem, się okaże, no. Posadzimy go tak. No jak? No dobra. A masz jakieś pole płaskie, coś? Tak. Wiesz, żeby nie wyskoczył. A mogę z tyłu tam za nim usiąść? A kask jakiś byś musiał mu zmajstrować, nie ten na ścigacza. Nie, bo ten to jest kosmiczny. Tego nie, to nie jest offroadowy. To ja mu przyniosę ten po Kubie. A masz taki mały? No, Eskę mam. O. O? No, z Googlami. No, z Googlami. Z Googlami. To jest z Googlami mamy. Także słuchajcie, no czekajcie odcinka, my tutaj się gościmy. Czyli no po prostu będzie po berlińsku jedzenie, polskie jedzenie po berlińsku. Zajebiście, no cieszę się. No Daniel teraz on się trochę wstydzi, on tak nie mówi teraz. A tak generalnie to on przyjechał tutaj szukać po Berlinie starego KTM-a, jakiego miał kupić. Szukał już leśniczego jakiegoś, czy nie ma. Ale nie, no tu nie, tu jednak nie mają, nie? Nie, nie spotkałeś, nie widziałeś, nie? Aż tak zajechanego jeszcze nie wiem, żeby mi się spodobał. O Jezu, ten film to będzie naprawdę, kurde,
Dochodzi już te rzadkie? Gdzie, no kurwa, zmniejszyłeś? Dobra, to ja... Słuchajcie, ja już nakładam zaraz. Weź się zajmij czymś, kurwa. Dobra, nie. Robię. Mam tak, kubek Gimoto. Lodówka Gimoto. A jak ci smakuje? Zajebiste. Jakbyś mnie spalił, byłoby jeszcze... Mi smakuje. Żegnamy się już z Berlina, Daniel jedzie do Polski, albo do Niemiec dalej, nie wiem, gdzie on jedzie, ale w ogóle. Wszystko mu smakowało, ciasta zjadł też, co jeszcze zjadłeś? Tuchy na pyrach ze mną, siarap, to trzymajta się, chłopy. Teraz filmy będą składa, nie? Leon i Daniel. Nie, ja Danielowi nie daję tego. Duda, sierap. Trzymajta się, hejos. Nie kończę, bo musieliśmy przebiec ostro, kurde, przez ten... Pokażę ci, jak otwieram samochód, ja mam kłamko. Co masz? A czemu tym jakimś tym? No bo guzik wylatał. Ty masz tutaj takiego pstryczka, kurde, to auto, ale ty, a jakie lampę masz, ty zajebiste. Co to jest, Mesiu? Tak. Ze środu kupiony? Ile go kupiłeś? Ty, to ze środu jest. Tak jest. Ja widziałem. A czemu bez tablic, kurwa, on jest? No bez tablic szybciej się jeździ. Ty, no zajebista bryka, ty. Ja chyba nim kiedyś jeździłem do Elbląga z tobą. Wydaje mi się, że da. Ale zajebisty samochód. A dasz odcinkę na zimnym? Jebniesz mu coś? No to. No zrób, kurwa, pokaż, kurwa. Czekaj, za godzinę przejadą do wszędzie. A Daniel nie może wejść do auta. Das ist Berlin, pany. To tak się żyje, nie? To szybko pajak zapierdziela. Ci drzwi wyrwą. Ale ty, tam laguna jakaś poszła. O jany. Oj, mówię wam. Ty, a zapalisz go w ogóle? A jakie tej ma podświetlenie, jak BMW-ka. Oj, muzę ma ty, lepsza niż w Mysiu. No. Czyli warto Opla kupić. Jeździ już 3 lata. O, bezawaryjnie. Który to rok jest? Nie wiem, 13. 13, oho, bez kitu. A tu kartki trzeba wystawiać, czy nie? No, parkingowe trzeba, jak na Lidlu. A pokaż, co ta bryka potrafi. To dzięki, Daniel, że nara. Przyjechałeś, nara. Czym się nie, nie wypierdziel w nic. Teraz muszę poczekać. A. Nie zagadałeś. O. Zagadałeś. Nie, mogę jechać. Na razie. Pojechał. Wojeny, ale nie w tą stronę, ty tam miałeś jechać. O jeny. A teraz czy ja przejdę? Przejdę. O, tu polega na motocyklem. Ciepło jest tutaj, 8 stopni dzisiaj, jutro 10. Akurat po prostu pogoda na motocykl. Jakbym miał, to bym jeździł. O. I to jest życie na motocyklu tutaj. A nie tak jak ja, kurde, bez niczego. Ale spoko. Trzymajta się. Nara, hejos. Głowa do góry.